Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj vlogowy filmik, ale postaram się szybko mówić, ponieważ zaraz słońce mi zajdzie. Dopóki jeszcze jest w miarę jasno, to nagrywam ten film, ponieważ zadajecie mi mnóstwo pytań i dzisiaj chcę właśnie odpowiedzieć na pytania odnośnie moich włosów, ponieważ zadajecie mi pytania, co robię, że te włosy zaczęły mi rosnąć, co robię, że wyglądają tak jak wyglądają, czyli w miarę ładnie, bo wiele z Was ogląda mnie od kilku lat i widziała kiedyś, jak moje włosy wyglądały. Jakie były popalone, jakie były suche. Po prostu ja nie mogę zapuścić włosów. Mało tego, włosy tutaj mi rosły, wiadomo, normalnie. Miałam odrosty, a na długo się skracały same. Po prostu same, dziewczyny. Zmieniłam diametralnie kilka rzeczy i taki mamy tego efekt. Słuchajcie, to nie była jakaś duża zmiana, ale muszę Wam powiedzieć od razu, musicie się, dziewczyny, uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak przez dobre kilka lat strasznie traktujecie swoje włosy, niszczycie je i tak dalej, to nie myślcie sobie, że w przeciągu miesiąca Wam po prostu wyrosną piękne i zadbane włosy. W tym momencie moje włosy nie są idealne, ja też dużo do życzenia jeszcze zostawiają, natomiast dziewczyny są w takiej kondycji, jak dawno nie miałam po prostu takich włosów. Naprawdę za dziecka po prostu miałam tak w takiej kondycji włosy, jak teraz mam. Troszeczkę czasami się rozdwajają, natomiast trzeba je po prostu skracać, podcinać i tak dalej, ale zaczęły mi rosnąć. Ja przez dobre kilka lat po prostu nie mogłam tych włosów kompletnie zapuścić. Więc tak, pierwsza, najważniejsza rzecz. Ograniczcie do minimum farbowanie włosów, jeżeli rozjaśniacie włosy przede wszystkim, bo wiem, że takie problemy właśnie z włosami, ze zniszczonymi włosami i tak dalej mają blondynki najczęściej. Jak macie ciemne włosy, to raczej takiego problemu nie powinniście mieć, chyba że macie gdzieś tam rozjaśniane te włosy i tak dalej. Ograniczcie po prostu farbowanie. Jeżeli nie możecie tego zrobić, to po pierwsze albo przefarbujcie się na ciemno. To jest jedyny sposób. Jeżeli macie ciemne swoje włosy i nie chcecie, żeby te odrosty jakoś tak, wiecie, wybijały się i tak dalej, to przyciemnijcie włosy po prostu. Ja swoje włosy, dziewczyny, farbuję raz na rok. Raz na rok. A kiedyś robiłam to dużo częściej. Farbowałam co 3 miesiące. Czasami zdarzało mi się, jeszcze zanim nagrywałam, to zdarzało mi się co miesiąc farbować włosy, jak już takie odrościki miałam po prostu. Przestałam to robić po prostu. Zaczęły mi, dziewczyny, mam te włosy ciemne tutaj, odrosty mam ciemne, jednak to się wszystko jakoś tak zgrywa i może też się tak przyzwyczaiłam do tego, że nie rzuca mi się to aż tak w oczy, mało tego. Jak mam zafarbowane, od razu świeżo zafarbowane włosy, to czuję się po prostu dziwnie i czuję się gorzej. Jak mam już, nie mam odrostów żadnych, tylko całkowicie jeden kolor włosów. Więc to, co teraz jest w modzie, czyli te całe ombre, to jest coś wspaniałego właśnie dla dziewczyn, które potrzebują zapuścić włosy i zadbać o nie. Pierwsza rzecz, nie farbujcie włosów za często. Ja naprawdę co rok farbuję włosy. W zeszłym roku farbowałam w czerwcu, w tym roku farbowałam pod koniec kwietnia bodajże, więc to już praktycznie rok minął. I to jest jedyna rzecz, to jest pierwsza rzecz właśnie, jedyna najważniejsza rzecz, która sprawiła to, że włosy zaczęły mi rosnąć i przestały się przede wszystkim kruszyć i łamać. Ja farbuję, jeżeli farbuję raz na rok, tak jak mówię, to farbuję tylko odrosty. Nie robię tutaj nic na długości włosów. Jeżeli w ogóle chodzi o to, jak radzę sobie z tym żółknięciem i tak dalej, używam płukanek. Przestałam używać fioletowych szamponów i tak dalej, używam po prostu płukanek. Raz na kilka myć sobie przelecę włosy płukanką z Deli. Ja Wam, wiecie co, ja Wam gdzieś tutaj wstawię link do filmiku, gdzie pokazywałam Wam moje sztuczki takie właśnie, żeby ochłodzić kolor włosów. To po pierwsze, jeżeli chodzi właśnie o zapuszczenie włosów, przestańcie je farbować. Kolejna ogromnie ważna sprawa. Odstawiłam tego cholernego wyrywacza, łamacza włosów, Tangle Teasera. Odstawiłam całkowicie tą szczotkę. Nie używam żadnych szczotek. Słuchajcie, jak ja używałam tamtej szczotki i miałam włosy zniszczone, wiecie, jak macie piękne włosy, nie macie ich zniszczonych, to pewnie ta szczotka takiej krzywdy wam nie robi. Jednak, dziewczyny, u mnie to było po prostu coś strasznego. I te włosy, jak czesałam sobie tym Tangle Teaserem, to widziałam, jak one się po prostu kruszyły i on tak chrup, chrup, strasznie tak, wiecie, chrupał po tych włosach i widziałam, jak te kawałki po prostu lecą, lecą. Przestawiłam się już dobre kilka lat temu, przestawiłam się właśnie z tego wyrywacza i łamacza na zwykły szampon, chciałam powiedzieć, na zwykły grzebień, szeroko rozstawiony, zwykły, najzwyklejszy grzebień. I to, co robię, to jest kolejna rzecz, nie czeszę włosów na sucho, tylko i wyłącznie na mokro. I wiem, że wiele z Was powie, że to głupota, że powinno się na mokro czesać włosy, a na sucho, znaczy na sucho włosy się czesać, a na mokro nie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak mam włosy mokre, one są takie nawilżone,
takie bardziej jakby giętkie i wtedy jak czeszę włosy właśnie na mokro, jak już wiecie, po podżywce i tak dalej, to te włosy się tak nie łamią i dużo łatwiej jest mi przeczesać włosy. Natomiast w ciągu dnia ja ich po prostu nie przeczesuję. Ja je czeszę tylko i wyłącznie, jeżeli na przykład myję włosy co drugi, co trzeci dzień, to ja potrafię tych włosów jedynie grzywkę, potrafię reszty włosów w ogóle nie czesać. Także to jest kolejna sprawa. Przerzuciłam się z Tangle Teasera na grzebień zwykły z szeroko rozstawionymi włosami. Pierwsza rzecz w ogóle, która pozwoliła mi na to, że te włosy zaczęły mi trochę szybciej rosnąć, szczególnie zagęściły mi się tutaj te zakole, ponieważ ja te zakola miałam dużo większe. To co tutaj widzicie, poczekajcie, bo nie mam lusterka w tym momencie. Te włoski, wszystkie tutaj i dookoła w ogóle całej mojej twarzy, to są nowe włosy, dziewczyny. Tutaj to samo. Ja tego nie miałam. To sprawiła przede wszystkim odżywka, naprawdę, serio, sprawiła to odżywka ta jantar i do tego jak ja używałam tej jantara odżywki, używałam ją jakiś rok, półtora roku temu i teraz jej nie używałam, tylko że mówię na początku samym, dużo, dużo mi dała, naprawdę. Robiłam tak, że ja wcześniej nie miałam spryskiwacza, tylko po prostu tą butelkę taką zwykłą szklaną, bo teraz jest spryskiwaczem i jest łatwiejsza aplikacja, wiecie, to sobie pryskacie. Robiłam tak, że wylewałam z tej buteleczki po prostu albo na dłoń, ale najczęściej po prostu pomiędzy tam przedziałki, wiecie, robiłam sobie takie delikatnie rękami po prostu przedziałki i moczyłam te włosy tutaj, skórę głowy przede wszystkim i siedziałam każdego dnia. Jak siedziałam przy komputerze na przykład, nie wiem, pół godziny czy coś, masowałam sobie, masowałam całą skórę głowy, naprawdę, aż mi czasami ręce już bolały od tego masowania. Mąż się na mnie dziwnie patrzył, dzieci się na mnie dziwnie patrzyły, ale to nic, wytłumaczyłam im o co chodzi. Słuchajcie, ta odżywka to jedno, ale to, że cały czas dotykamy, masujemy, nie dotykamy, tylko masujemy, masujemy tą skórę głowy, to pozwala na to, że te cebulki są bardziej takie, wiecie, pobudzone. I poprawiamy ukrwienie skóry głowy całej, więc te włosy, te cebulki włosów są takie bardziej, wiecie, stymulowane po prostu do wzrostu i to rzeczywiście działa. Jak zaprzestałam używania odżywek, tych właśnie z jantara, innych nie używałam, tylko właśnie te z jantara, to potem siedziałam i nawet na suchych włosach sobie tak ugniatałam i wiecie co, naprawdę dziewczyny zaczęły mi włosy rosnąć. Ja specjalnie robiłam tak, ponieważ najgorzej miałam tu problem właśnie z zakolami i zaczęłam tutaj pryskać tą odżywką i sobie tak, wiecie, smarować, delikatnie masować, nie jakoś mocno, żeby te włosy ciągnąć czy coś, tylko delikatnie to wszystko robiłam, ale tak wyczuwalnie, to dziewczyny naprawdę, rezultaty były niesamowite i to już po miesiącu widziałam delikatne takie baby hairki tak zwane, które tutaj wychodzą. Także zagęściłam sobie właśnie przez to włosy, to po pierwsze. Przestałam używać szczotek, przestałam farbować włosy i to co ważne jest, co zaczęłam robić, olejowanie włosów. To jest naprawdę ważne, ja wiem, to jest oklepane. Wszystkie niby olejujemy włosy, ale dziewczyny zacznijcie, jeżeli chcecie zadbać o te swoje włosy, to naprawdę zacznijcie to robić. Albo olejujcie, albo nakładajcie po prostu krem. Ja czasami robię tak, że raz nakładam krem na włosy, czyli takie kremowanie robię włosów, raz olejki, żeby dodać im i właśnie tego nawilżenia i natłuszczenia. To są olejki, jakiekolwiek olejki, nawet oliwa z oliwek się nadaje na sam początek. Ja na sam początku używam właśnie oliwy z oliwek. Więc olejki, olejowanie, naprawdę bardzo przydatna rzecz. Przede wszystkim włosy nie są aż tak narażone na takie łamanie się. One się będą rozdwajać, bo to jest normalne. One będą wysuszone, bo mamy tutaj rozjaśniane te włosy, ale dziewczyny przez olej, dzięki olejkom te włosy są troszeczkę takie nawilżone. Naprawdę to działa, ja to widzę, widzę te efekty, widzę po tych olejkach, po olejowaniu jakimikolwiek olejkami, te są też bardzo dobre. Najgorzej i też zauważyłam, że nie wszystkie olejki dobrze się sprawdzają, musicie próbować. Jeżeli coś Wam nie wychodzi, coś te włosy nie bardzo wyglądają po olejowaniu, są jakieś takie napuszone, takie brzydkie, jakieś uklepane czy coś, to spróbujcie zmienić olejek. Bo nie wszystkie olejki dobrze się spisują do moich włosów przynajmniej i myślę, że u Was tak samo będzie. I metodą prób i błędów po prostu znajdziecie sobie taki swój ulubiony olejek. Jeżeli chodzi o te trzy, ja sobie je mieszam. Mieszam je, czasami nakładam tak, ja też nie oszczędzam olejków naprawdę. Ja nakładam ich naprawdę dużo. Nakładam tak dużo, że mam po prostu całe włosy tłuste. Zwijam je w koczek. Jeżeli myję się, nie myję się, jeżeli myję włosy na wieczór, to dwie godziny przed samym myciem nakładam właśnie ten olejek, chodzę w tym olejku i myję te włosy, a jeżeli myję włosy rano, to nakładam te olejki na całą noc. Pamiętajcie, przy olejkowaniu macie włosy
takie mięciutkie, wiecie, śliskie i tak dalej, one nie są takie narażone na łamanie się, naciągnięcie i tak dalej, ale też warto je w koczek zawiązać, ale jak nakładamy krem, to ten krem tak zastyga, zasycha na tych włosach, przynajmniej te kremy, które ja używam, one tak twardnieją i te włosy są twarde, więc koniecznie tutaj na 100% koniecznie musicie sobie w kokie zawinąć, żeby przypadkiem nie urazić tych włosów, wiecie, o co mi chodzi. Bo jak ten krem zastygnie na tych włosach, to one są naprawdę takie twarde, szorstkie i nie są giętkie. Także mi się wydaje, że łatwiej się po prostu łamią wtedy. Ale jak zmywam ten krem i jak już zaczynam go zmywać, to jest takie uczucie, jakbym odżywkę po prostu miała, maseczkę na włosach. Więc to jest naprawdę też bardzo fajna rzecz po prostu. Kolejna rzecz, następna rzecz po tym wszystkim to jest dieta. Pamiętajcie, żeby jeść warzywa, żeby jeżeli macie jakieś tam, nie wiem, nie do końca tą dietę prowadzicie, to chociaż suplementy diety po prostu, żeby tych witamin i mikroelementów było w waszym organizmie idealna ilość, żebyście tego po prostu nie miały za mało i nie odchudzajcie się, tak wiecie, jeżeli się odchudzacie, jeżeli dietę stosujecie, to nie restrykcyjną, nie taką, która spowoduje, że włosy wam zaczną wypadać, że paznokcie się zaczną łamać i tak dalej, więc to jest naprawdę, szybko schudniecie, ale potem szybko przytyjecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, po prostu padną wam włosy, padną wam paznokcie i cera również się pogorszy, także to też jest bardzo ważne. Ja w swoim życiu naprawdę przeszłam różne rzeczy, także różne diety, głodówkę też, więc okej, to jest pierwsza rzecz. Znaczy kolejna rzecz. Następna, tutaj się rozgląda po pokoju, bo nie mam tego, woda. To, co powinnyście robić, to dużo pić wody. Ja zaczęłam przy odchudzaniu i ta woda, dziewczyny, pomogła mi na wszystko, bo pomogła mi na odchudzanie i pomogła mi na cerę, na paznokcie mi pomogła. Dziewczyny, zaczęły mi rosnąć nawet paznokcie. Ja kiedyś nie mogłam zapuścić kompletnie, a teraz mam ładne, nie łamią mi się te paznokcie. Odpukać. Niemalowane, a cała pomalowana jestem. Żeby się nie zaczęły łamać. Naprawdę, woda działa na wszystko i na włosy również, nawilża po prostu całe nasze ciało. Ja zaczęłam przy odchudzaniu po prostu pić wieczorem po dwie, po trzy szklaneczki wody przegotowanej, dosyć ciepłej. Nie wiem, czemu tak robiłam, ale tak mi jakoś wchodziła ta woda, bardziej niż taka zimna z butelki, po prostu przegotowana, cieplutka woda, bo to pamiętam, że była zima jeszcze i było zimno. Jak ja tą piłam tą wodę, to tak się ogrzewałam jeszcze od środka, więc zaczęłam to robić i naprawdę już od razu po dwóch miesiącach na przykład, bo to nie przyjdzie tam, wiecie, z dnia na dzień, tylko załóżmy po dwóch miesiącach, widziałam już różnicę w tym, jak moje paznokcie zaczęły wyglądać, a i to, co jest jeszcze przydatne, informacja przydatna odnośnie paznokci. Pamiętam w tym czasie, co nakładałam tą odżywkę właśnie z Jontera i do tego jeszcze olejowałam włosy, bo robiłam tak w ogóle, że nakładałam olejek na włosy i dopiero na skórę głowy nakładałam tą odżywkę i używałam jej codziennie. Codziennie tak się, kurda, zawzięłam. To też nie jest dobre, żeby te włosy myć codziennie. Wiadomo, ale dziewczyny, robiłam to codziennie po prostu. Więc chciałam powiedzieć, że po tym, jak miałam właśnie ten olejek na włosach, jak robiłam ten masaż, to olejek automatycznie mi w paznokcie wchodził. I jak ja to robiłam miesiąc, dwa, codziennie naprawdę, każdego dnia, możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę tak robiłam, to po pół godziny każdego dnia, jak tak smarowałam sobie, to paznokcie po prostu tak zaczęły mi rosnąć. Od tego właśnie, że po pierwsze był ten olejek na tych paznokciach, po drugie w tym czasie właśnie tą wodę piłam, bo to był mój czas odchudzania, i po trzecie masaż, i nawet masaż głowy bardzo działa dobrze na porost włosów, i masaż tutaj przy paznokciach, tych wiecie, paluszków, paliczków, wzmacnia po prostu paznokcie i paznokcie zaczynają rosnąć, naprawdę dziewczyny, same plusy, od momentu, dziewczyny, jak zaczęłam się odchudzać, to zmieniło się praktycznie wszystko u mnie. Oprócz takiego życia, wiecie, rodzinnego i tak dalej, ale wszystko, i figura, i włosy, i cera, i paznokcie, super po prostu. Zrobię wam filmik też o odchudzaniu, o plusach odchudzania. Musiałam usunąć kilka plików z pamięci, z karty, bo mi się już kończyła. Więc tak, kolejna rzecz, mam tutaj kilka rzeczy spisanych w ogóle, co tutaj chciałabym wam powiedzieć. Następna rzecz, nigdy od 2 lat, jak zaczęłam dbać o te włosy, nie śpię w rozpuszczonych włosach. Zawsze je spinam, zawsze je związuję, najczęściej przez pierwsze kilka tam miesięcy, kilka nawet, no nie wiem, rok może nawet, spałam po prostu z olejkiem na włosach, bo na początku myłam te włosy codziennie olejowałam, bo je miałam w tragicznym stanie włosy po prostu. W tragicznym, i jak się uwzięłam, tak po prostu
naprawdę, jak czasami się uwezmę, to nie ma przebacz po prostu. Ja muszę to robić i koniec. I dziewczyny, ta regularna po prostu, regularne dbanie o nie, regularne oliwkowanie, niespanie w ogóle w rozpuszczonych włosach od 2 lat, czesanie się tylko grzebieniem, picie wody. Spójrzcie, jak moje włosy teraz wyglądają. Wiadomo, tak jak już wspominałam na samym początku, one nie są idealne, no ale w porównaniu z tym, co było, to jest po prostu niebo a ziemia, dziewczyny. Naprawdę niebo a ziemia. Jak czeszę je w ogóle, kiedykolwiek, robię to od samego dołu. Grzebyczkiem od samego dołu, nie szarpię włosów jakieś naprawdę, nie dość, że tą szczotką, wiecie, tangletizerem czesałam te włosy od góry i one były tak strasznie szarpane, męczone, okropnie po prostu, to w tym momencie robię to od dołu. Powolutku, po kolei, delikatnie, nawet sobie, wiecie co, rozdzielam te pasma o tak. Najpierw na przykład tylne sobie delikatnie przeczeszę. Odrzucam kosmyk i następny kosmyk. I tak mniej więcej je czeszę, jak mam mokre na przykład. Kolejna rzecz, na równi, ważna na równi z farbowaniem, to jest prostownica. Ja przez dobre kilka lat używałam prostownicy codziennie. Codziennie po prostu. Myłam włosy codziennie i codziennie je prostowałam. Albo prostowałam, a jak nie prostowałam, to sobie po prostu zakręcałam te włosy. Pamiętam nawet, chyba to było 2012 rok, jak nagrywałam filmik o mojej pielęgnacji włosów, bo w 2012 roku już nagrywałam filmiki. To strasznie długo. Dużo czasu zleciało, co dziewczyny. Więc wtedy jak nagrywałam z moją pielęgnacją włosów, to pokazywałam wam chyba właśnie w tamtym filmiku prostownicę moją. I zaraz wam opowiem o tej prostownicy w ogóle. I pokazywałam wam, że jak prostuję sobie włosy, to tylko i wyłącznie tutaj końce. Że w razie czego, jak mi się zniszczą i tak dalej, to ta góra będzie ładna, a tylko końce będą zniszczone. Zniszczyły mi się totalnie, ale nigdy ich nie obcięłam. One mi po prostu same zaczęły skracać się, iść do góry i w momencie, jak one są wysuszone, jak tego nie zetniemy, a wtedy ich nie ścięłam, to po prostu już włosy macie po prostu do wyrzucenia, bo będzie wam szło cały czas do góry, będzie się łamało do góry, będzie się rozdwajało do góry i tak dalej. Więc od tamtej pory po prostu tak mi się włosy zniszczyły strasznie, tragicznie. To był 2012 rok, to jeszcze te włosy miałam w miarę i potem chyba ze 3 lata minęły i włosy miałam w najgorszym stanie mojego po prostu życia. Nigdy tak moje włosy źle nie wyglądały. Ja wam gdzieś, może jak znajdę nawet filmik, to wam w tym filmiku postaram się, czy nawet, nie wiem, zdjęcie postaram wam się wstawić, jak moje włosy wyglądały po prostu tragicznie. Poza tym, dziewczyny, ta prostownica była po prostu zniszczona. W tym momencie mam inną prostownicę, ale używam jej naprawdę, dziewczyny, uwierzcie mi, raz na miesiąc, na 2 miesiące. Czasami jak po prostu potrzebuję sobie gdzieś tam inaczej trochę tą grzywkę ułożyć, ale ja ogólnie tak układam sobie włosy, tak je stylizuję na początku, zaraz wam powiem czym dokładnie, że one mi się po prostu ładnie układają i ja tej prostownicy nie potrzebuję. Miałam tą prostownicę po prostu pozdzieraną. Te płytki tytanowe były pozdzierane, farba była poschodzona i dziewczyny, jak ja prostowałam te włosy, przeciągałam po włosach, nawet nie miałam żadnego olejku ani nic ani, to te włosy parowały. Parowały, śmierdziały, spalenizną i tak dalej. To była moja pierwsza w życiu prostownica, nie miałam pojęcia, wiecie, bo ona się nie popsuła od razu, tylko wiecie, z miesiąca na miesiąc i tak dalej. Ja tego nie zauważyłam, że tak nie powinno być, że nie powinny się aż tak palić, nie powinno śmierdzieć, nie, to było coś strasznego po prostu, jak ja te włosy wtedy tak zniszczyłam. Coś strasznego, naprawdę, dziewczyny. Potem zmieniłam prostownicę na inną, ale to już i tak nic nie dało, naprawdę, bo te włosy były w opłakanym stanie. Ja nie miałam co ścinać. Ja nie miałam po prostu, bo mogłam je podciąć, ale nie miałam co ścinać. Zaraz wam powiem, od czego się w ogóle zaczęło, że te włosy zaczęłam o nie dbać w ogóle. Tak, bo to był chyba najlepszy. Dziewczyny, jeżeli macie zniszczone włosy, naprawdę wysuszone i wam się łamiące i tak dalej, to je po prostu zetnijcie. Bo teraz, dziewczyny, przypomniało mi się, jak w któreś wakacje zafarbowałam sobie końcówki na niebiesko. Mam nadzieję, że pamiętacie piankami Vanita. I miałam blond i zafarbowałam sobie, wiecie, tak od połowy.
I jak on mi się ten niebieski kolor zaczął spłukiwać, to wychodził taki zgniły zielony, po prostu taki, nie wiem, wodorostowy po prostu kolor, okropny, obrzydliwy. Zaczęłam odcinać ten niebieski kolor po prostu kawałek po kawałku, tydzień po tygodniu, bo nie zrobiłam tego na raz, bo bym chyba psychicznie tego nie wytrzymała, jakbym sobie tak miała ciachnąć kawał włosów. Więc obcinałam po prostu po kawałku, przyzwyczaiłam się do tego widoku i tak obcinałam. I jak zcięłam, i to był dobry pomysł, to był naprawdę najlepszy pomysł, jaki mogłam mieć, ponieważ ścięłam wszystko to, co miałam tak masakrycznie zniszczone. Reszta włosów była taka jeszcze, wiecie, ujdzie. Też była zniszczona, też była bardzo brzydka i tak dalej, wysuszona, ale już nie aż tak, jak po prostu te końcówki. Więc ściachałam je i to był właśnie, przypomniałam sobie teraz dopiero to. I to był moment, kiedy zaczęłam o te włosy tak masakrycznie dbać po prostu. Wszystko na raz. Odstawiłam prostownicę, bo jak już ścięłam te końcówki, to one w miarę zaczęły się ładnie układać. Więc już tej prostownicy nie używałam wtedy. Naprawdę, na początku to był taki, wiecie, małe uzależnienie od tej prostownicy było, bo te włosy jednak, kurczę, no, czegoś mi tak brakowało. Natomiast muszę wam powiedzieć, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Naprawdę, to jest, wystarczy się przyzwyczaić, wystarczy przełamać się, nie zrobić tego po prostu i nie robić tego przez kolejne kilka tygodni i się do tego przyzwyczajicie. I włosy przede wszystkim przyzwyczają się też one, przyzwyczają się do tego innego układania, innego, wiecie, rodzaju, innego skrętu, na przykład, jeżeli wam się troszeczkę kręcą, przyzwyczaja się wam do tego. Jedyne, co robię, to używam tego. Pełna owłosiona jest tutaj, ale trudno, już się zapomniałam po prostu te włosy wyciągnąć. Bo włosy wypadają i to jest normalne. To nie jest nic dziwnego, więc tak, używam tylko i wyłącznie szczotki obrotowej na delikatnym powiewie. Ja sobie po prostu delikatnie je tak prostuję, przeciągam. Ja wam w filmiku wstawię, jak używam tej szczoteczki. Mimo tego, że je używam, gdybym nie używała, to pewnie jeszcze ładniejsze włosy bym miała, ale ja mam włosy kręcone, a nie lubię po prostu tego. Więc ja sobie je wygładzam i zamiast prostownicy używam po prostu szczotki obrotowej i świetnie to działa. Naprawdę, jeżeli macie troszeczkę już podleczone te włosy, to szczotka obrotowa to jest coś niesamowitego i to jest mega, mega wygładzacz i nabłyszczacz po prostu włosów. Piękne włosy są po szczotce obrotowej, naprawdę, dziewczyny. Spróbujcie sobie. I przed każdym właśnie przeciąganiem pasm robię tak, że najpierw podsuszam troszeczkę górę włosów zwykłą suszarką na najmniejszym też powiewie, tak naprawdę 2 minutki dosłownie. I potem zwijam tutaj pierwszą warstwę i każdą po kolei spryskuję odżywką. I najlepsza odżywka dla mnie to jest Gliskur, ta pomarańczowa bądź czarna. To są dwie najlepsze moim zdaniem odżyweczki, właśnie takie nawilżające trochę i tak dalej. To jest jedyna rzecz z silikonem, jaką używam. Poczekajcie, wpuszczę mojego syna. Dobra, jestem z powrotem. Więc tak, to chyba wszystko. O wszystkich tych tipach wam powiedziałam, co robię, czego nie robię. Najważniejsze, tak podsumowując już całkowicie, nie farbować włosów, nie prostować włosów, olejować. Jeżeli macie ochotę je troszeczkę, wiecie, zagęścić, na przykład tutaj przy tych zakolach, no to używanie odżywki, bądź nawet jeżeli nie, to troszeczkę, odrobinkę weźcie sobie olejku i róbcie sobie po prostu masaż. Spróbujcie, może to wam coś pomoże. I tak jak mówię, olejowanie, trochę kremowania, spanie w gumce na włosach i to też, jeżeli ja zakładam gumki, to moje gumki nie mają tych metalowych takich, wiecie, klamerek. I też używam zwykłe gumki, nie używam już tej takiej spiralki, bo to też miałam wrażenie, że ona jest taka twarda i te włosy, jak one są takie mokre, czy nie wiem, pokremowane, nie daj Boże, naprawdę, bo one jak są nakremowane, są twarde strasznie, takie jakby się miały złamać za chwileczkę. I boję się po prostu, że może mi ta gumka poobcinać te włosy, poprzecinać czy coś, nie wiem, nadwyrężyć, czy nie wiem, co z nimi zrobić. Wolę po prostu materiałowe gumeczki sobie zakręcać i też nie zakręcam tak na bardzo ścisło po prostu tych włosów. No i to tyle. To są moje takie najważniejsze sposoby i najważniejsze rzeczy, których nie robię. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za oglądanie. Ciemno się robi, więc już kończę. Nagadałam się trochę, mam tutaj teraz bałagan przed sobą, więc muszę to posprzątać. Idę syna nakarmić i kończę. Buziaki, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pa!